Witam Was tutaj, cześć i czołem, Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Cities Skylines PlayStation 4. Jak widzicie, tak by na nasze miasto, które budowaliśmy sobie w poprzednim odcinku, pierwszym, który tutaj trochę zaczęliśmy, zbudowaliśmy początek, czyli przejazd kolejowy, na którym pociągi czasami się zatrzymują przed samą drogą, dzielnicę przemysłową i już faktycznie Farming Simulator tutaj w tymże miejscu jest. No i dzielnica boksów zgodnie z waszymi komentarzami. Ogólnie ja czytam komentarze wszystkie przez Cities i chciałem rozpocząć ten odcinek mówiąc, że to jest seria, która będzie pewnie najrzadziej oglądana na kanale albo też filmy, ale po tym jak ostatnio jakiś jest duży spadek oglądalności filmów na moim kanale, to ta seria mniej więcej się uprasowuje na normalnej liczbie oglądających. Ale dobrze, bez zbędnego gadania zaczynamy od tego, co jest najważniejsze w tym mieście, czyli popyty i tego, że mam do Was prośbę. Jak widzicie, aktualnie to miasto nazywa się Avizolandia, ale może macie pomysł na jakąś lepszą nazwę dla tego miasta. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś swoje propozycje. Ja chętnie oczywiście wszystko przeczytam, bo ja tam w tych komentarzach jestem i staram się wszystko obserwować. Z tego, co widzę, ja dalej oczywiście jestem tam trochę chory, ale z tego co widzę, to wszystko jest zapewnione po ostatnim odcinku, jeżeli chodzi o wszystkie dzielnice, wszystkie usługi. Przemysł też całkiem dobrze się miewa, ale przydałoby się rozpocząć rozbudowę tejże dzielnicy właśnie boksów. Na razie sobie będziemy tutaj tak powoli rozbudowywać tąże część, czyli właśnie ten boksów. Ale mam też zamiar, może dzisiaj pójdziemy trochę właśnie w odleglejsze rejony. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, bo tutaj też bym się na przykład chciał rozpocząć trochę budowę takiej innej trochę dzielnicy. Ale na razie boksów tutaj będzie się rozprzestrzeniać na te całe tutaj wszystkie rejony. I też dzięki temu będzie można poprowadzić pewnego rodzaju linie tramwajowe, bo prawdopodobnie może nawet dzisiaj nam by się udało już jakąś tutaj puścić i nie ukrywam, że chętnie bym to zrealizował. Oczywiście przypominam dla osób, które pierwszy raz widzą City Skylines na moim kanale i w ogóle nie wiedzą, co tu się stało. Tak, a Avizonosz też gra czasami w gry na PlayStation. Jedną z nich jest właśnie City Skylines i wam pokazuję, jak gram i tak dalej, jak to wszystko wygląda. Filmy normalne oczywiście też się pojawiają. Cities się pojawia ekstra, jak nie mam co nagrywać, albo jest już strasznie zimno i tak dalej. Najprawdopodobniej jeszcze z dwa odcinki, nawet w tym miesiącu zobaczycie, pomijając ten, który dzisiaj jest, bo no, a tak zimy mamy, że tak to powiem, i naprawdę jest całkiem zimno, całkiem nieprzyjemnie i mi też się po prostu nie chce wychodzić i nagrywać, co nawet moje umowy w najbliższym czasie wszystko pokazują, że po prostu jest też mniejszy popyt na moją pracę na dworze i może nawet po części to dobrze, bo wychodzenie przeze mnie teraz na dwór niekoniecznie jest czymś, co chciałbym realizować. Tak, tylko trochę, niekoniecznie. Dobrze, druga dzielnica, znaczy już kolejny tutaj ten kwadrat się buduje. Za chwilę zobaczymy jego dalsze rejony. Ja tutaj, jak widzicie, wycinam te fragmenty, aby na spokojnie tutaj móc później wybudować dalsze fragmenty tychże jezdni. I w sumie, bo tak, patrzę jakie mamy ulice. Mamy tu parę różnych opcji. Co my tu, nawet mamy rondo, można byłoby wybudować. Ale wiecie co, nie będziemy budować jeszcze wiaduktu. Ja bym tutaj zrobił na razie drogę gruntową, do przemysłu podciągnął, tak prosto z przejazdem tutaj, aby była możliwość dojazdu z drugiej strony, bo to może być w sumie przydatne. A tutaj na wjeździe, znaczy wyjeździe właściwie z tej dzielnicy, to sobie dam nawet ulicę, trochę większą i grubszą, aby to się lepiej wszystko łączyło w jedną całość. Dobrze. Przemysł, znaczy tutaj ogólnie mieszkańcy nam się zaczynają powoli budować. Handel też chciałby się robić. Ja taką zawsze mam teorię, że zawsze tak buduję te miasta. Ale i tak jak widzicie tutaj ten faktycznie to jest taki boksów, że boksy i tak dalej. No to zaczynam brakować trochę też wody. Tu nawet wody i nie podciągnęliśmy. To też oczywiście na minus. Ale coś, co koniecznie chciałbym zrobić, no to jest oczywiście dzielnica handlowa. Widać, że jest na nią popyt. A jeżeli jest popyt, to trzeba go oczywiście spełnić. Najpierw sobie dodajmy trochę tej wody, żeby było więcej na te 80% na dzień i noc. Powinno to trochę pomóc. No i handel. Handel. To jest coś, co by się przydało zrealizować. Na razie może tak tutaj właśnie wzdłuż torów zrobimy małą warstwę, czy tak to nazwę, dzielnicy handlowej. A później sobie trochę to rozwiniemy. Czemu w ten sposób chcę to rozpocząć? A mam pomysł, żeby może w przyszłości zrobić to jakoś jako dobry punkt przesiadkowy do komunikacji miejskiej dla pociągów, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli taką ciekawą przesiadkę. Ale to jeszcze oczywiście wszystko zobaczymy później, jak to będzie wyglądać.
taki pomysł na szybko mi tutaj wyszedł. Teraz tak w sumie popatrzyłem, że te uliczki mogłyby w sumie się kontynuować tymi zwężonymi. Podobają mi się, w sensie bardziej mi się podobają nie te z betonowym pasem pośrodku, tylko z tym z drzewkami, ale zanim to się stanie, to jeszcze chwilę poczekam. Ogólnie dużą zaletą jest to, że teraz możemy w ten sposób zrobić skrzyżowania, przejście dla pieszych w tychże miejscach, w różnych lokalizacjach i to faktycznie chyba bym powiedział, że jest na plus. Tak jak tutaj jest na przykład szkoła, to w sumie moglibyśmy zrobić te przejście dla pieszych. To dzięki temu będzie lepsze dojście do tego typu instytucji. Czy my gdzieś tutaj jeszcze coś mamy tego typu? Chyba nie za bardzo. Też nam pieniądze się trochę zaczęły kończyć, ale przemysł chciałby się pojawić trochę bardziej, więc w sumie możemy sobie tutaj też trochę to powiększyć. I w sumie w dzisiejszym odcinku już radio przyciszyłem, bo pamiętam, że w poprzednim było bardzo źle to nagrane. Ale a propos radia, to co odcinek będę chciał zmieniać radio na kolejne. Dziś mamy Relaxation Station, to lecimy teraz z Rock City i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy ja mogę zejść? A, jak już zejdę niżej, to już jest wyciszone całkowicie radio. No dobrze, 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 to na razie niech będzie tak jak jest. I będziemy sobie tutaj oglądać, jak to miasto nasze się rozbudowuje, bo oczywiście to na tym wszystkim to polega. Tutaj jeszcze brakuje nam wody. No zobaczcie, no jak blisko byli. Blisko byli, ale niestety trochę za daleko i nie udało im się tego dobić, aby mieć to wszystko, co byśmy chcieli. Tutaj też za chwilę będzie brakować. No i nowy kamień milowy. Czekałem na niego, szczerze powiedziawszy. Mamy tak, obszary przemysłowe w postaci rybołówstwa się pojawiło. Obszary parkowe. Nie wiem, czy dziś jakiś już park wytyczymy, ale to dobra nowina. Dalej, nowe przepisy. O przepisach chyba jeszcze nic nie mówiłem, więc to dziś może zrobimy coś. Mamy przepis też z edukacją. Zakaz fajerwerków. prawa zwierząt. No to wszystkie są przepisy, co tam są co do parków i co do przemysłów. No i dalej, co my tu mamy? Czteropasmowa droga. O, to się bardzo nam przyda. Drogi do wszystkich parków, drogi do industrii, czyli przemysłowe, szlaki połowowe, kanały, wały przeciwpowodziowe, ogrodzenia. No i tak, biblioteka publiczna, szkoła średnia, to są budynki, które trzeba postawić. Różnego rodzaju parki, bo parków jeszcze nie mamy. Plac składowy do industrii, Instytut Sztuki Pięknych, no dużo tego. Przystań rybacka to pewnie coś, co dziś zaczniemy. Biokopuła, jeden z moich ulubionych parków, tylko strasznie drogi. Ale chyba cel uświęca środki. Czy my gdziekolwiek mamy gdzie postawić nasze rybołówstwo? Bo tutaj ta woda się ściąga. Pytanie, czy udałoby mi nam się to zmieścić? Czekajcie, już pomijając to, że trzeba tam szkołę postawić, ale. Tak, widzę, że teraz ogólnie możemy rozpocząć parę przemysłów, jak właśnie Farming Simulator, czy też lasy. Tu trochę tych lasów jest. Może w jakiś przemysł? Dobra, wiecie co, dzisiaj zaczniemy sobie tak na spokojnie od właśnie rybołówstwa. I dajcie mi znać w komentarzach, w który przemysł mamy pójść, żeby tutaj wybudować w okolicy. Czy przemysł leśny, czy przemysł rolniczy? Jestem ciekawy tego, co zaproponujecie. I to będziemy sobie robić w kolejnym odcinku. A w tym międzyczasie. No, przydałoby się jakoś to sensownie podłączyć. I najlepiej właśnie chyba będzie to instytut wiaduktem. Czyli będziemy mieli pierwszy wiadukt w naszym mieście nad autostradą. Może go jakoś zrobimy tak, raz, dwa, trzy, czyli będzie odpowiednia wysokość. Tutaj z przejazdem i tu będzie zjazd. I tutaj będzie podpięcie do tej drogi na razie. W tenże sposób. No dobrze, niech tak będzie. I tutaj też dajmy zawrotkę. Jak coś, aby nasze pojazdy mogły miały po prostu gdzie zawracać, bo to jest jeden z ważniejszych elementów mimo wszystko. Ten czas zwolnimy, bo bez przesady nigdzie nam się aż tak bardzo na razie nie spieszy. Dobrze, i zanim będzie nasz tutaj nowy budynek działać w pełni, to musimy oczywiście zająć się tym, aby mieli trasy połowowe, a wytyczamy to w następujący sposób. Trasy połowowe można wyznaczać poza granicami swojego miasta, tego postawimy na spokojnie właśnie w tymże miejscu. Mamy zwykłą przystań rybacką, ona ma takie zalety, że zbiera wszystkiego rodzaju typy ryb. W sensie nie interesuje ich, czy to jest tuńczyk, czy to są skorupiaki i tak dalej. Wiadomo, może im droższa ryba, tym więcej pieniędzy się na nich zarobi, ale na razie to nie ma znaczenia dla nas. Dobrze. Mamy taką trasę połowową. Powinno to się odhaczyć. Przystań rybacka już jest funkcjonująca. No i na razie to będzie nam powoli tutaj się rozkręcać z tym całym biznesem. Przydałoby się jeszcze postawić szkołę średnią. Czyli nasze gimnazja, chciałem powiedzieć, ale to jest liceum tak naprawdę teraz.
24 tysiące kosztuje ten budynek. No nie mamy tyle na razie pieniędzy. Woda się znowu. Chciałem powiedzieć kończy, ale po prostu oni nie mają tej wody, więc. Więc nie ma jak się skończyć woda, jeżeli ktoś nie jest do niej podpięty. Że tak to powiem. Dobra, to mamy zrobione i na razie w ten sposób będzie wyglądać. Tutaj też widzę, że komuś brakuje, pewnie też nie jest podpięty. No oczywiście, ktoś musiał się wybudować w tejże małej przestrzeni, gdzie nic nie ma. I wiecie co? Na razie sobie może zrobimy krótkiego timelapsa z tym, jak oni tu się będą budować i do kolejnego kamienia milowego, który to. Nie, to jest tutaj. To będzie już obszary lotniskowe i transport, czyli właśnie nasze tramwaje. 2600 mieszkańców, chwila z timelapsem, aby to wszystko się tutaj pobudowało z tejże perspektywy. I w sumie może na szlaki połowowe też zacznę tutaj, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko tutaj pływa. Lecimy z timelapsem. Wracamy po chwili przerwy i zobaczmy, jak tu nasze miasto wygląda. Stwórz strefy pieszych, czyli chyba dzisiaj bez tego parku to się nie obędzie. Widzę, że tutaj tej wody to faktycznie brakuje nam. Dobrze, to już wejdźmy sobie z tym budżetem na wodę na normalne 100%, żeby nie było. Dobrze. I mamy tak, mamy już wystarczającą ilość pieniędzy, żeby postawić. Może Instytut Sztuk Pięknych, żeby byli piękni nasi bezpośrednio mieszkańcy. I gdzie my to postawimy? Może tutaj tą ulicę już sobie przesuniemy trochę dalej. I właśnie w tą stronę pójdziemy. Czyli dajmy sobie tutaj kawałek ulicy. I dajmy sobie nasz Instytut Sztuk Pięknych, proszę bardzo. To jest Green City, jest ten budynek, z tego co pamiętam dokładnie. Także tak to wygląda. Oczywiście się wszyscy cieszą. Popyt na mieszkańców niesamowity. Zbuduj przemysł oczywiście na Stukusi Industries. Ryby się na razie tutaj realizują, w sensie są łowione, że tak to powiem. Później trzeba będzie postawić budynek, stark rybny i tak dalej, żeby to wszystko było w stanie się sprzedać. I powiem Wam, że w aktualnym stanie rzeczy przydałoby się trochę zwiększyć liczbę naszych mieszkańców, bo ile na ten kamień milowy, no trochę nam zostało, jeszcze prawie 600 mieszkańców, to nie mają gdzie się niż tutaj zbytnio budować. I wiecie co, ja tak patrzę na ten boksów, że boksów idealnie by wyglądał, jakby to było takie właśnie. Mamy trzy kratki, gdyby to było dziewięć kratek. Boksów by naprawdę wtedy ładnie wyglądał. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, w takim boksowie byłoby to tragicznie, jeżeli nie damy im tego tramwaju wcześniej czy później, czy też metra później, ale na razie, gdybyśmy to zrealizowali tylko właśnie tymi małymi kroczkami, to chyba będzie całkiem znośnie. Więc wybudujmy sobie tutaj powoli te fragmenty i powoli one będą się tutaj też zapełniać. No chyba, że nie będzie pieniędzy, co też jest niestety możliwe, bo jednak trzeba pamiętać, że nasze miasto powoli się rozwija, a mieszkańcy trochę inaczej. Mieszkańcy coraz bardziej chcieliby się tutaj już budować. Od ilu tysięcy musimy mieć to? To jest 7 tysięcy dopytujących o gęstym zagęszczeniu, jeżeli chodzi o budynki. Chyba największy problem na razie w naszym mieście to jest to, że przydałoby się, aby były pieniądze, bo wtedy będziemy mogli szybciej budować te nowe dzielnice. Tak mi się coś wydaje. Dobra, to sobie w ten sposób na razie stworzymy te ulice. Dobra, podłączone i sobie powiększajmy te ulice, bo dzięki temu będą już kratki docelowe, a jeżeli tego nie zrobimy, to będzie problem. Przy okazji, po ulepszeniu, w teorii powinna być ta sama cena jak przy budowie, albo minimalnie drożej, ale czasami różnie to bywa. Jak widzieliście przed chwilą, budżet był minimalnie na minusie. To jest oczywiście wszystko dozwolone zgodnie z zasadami. Tutaj nie zbankrutujemy, jeżeli nie będziemy mieli faktycznie, nie będziemy całkowicie na minusie. A to jest już trudne do zrealizowania. Mimo wszystko, naprawdę muszę przyznać, że żeby splajtować z Skylinesa, w sensie jak już się postawi to miasto i jakoś już ono funkcjonuje, to według mnie nie jest takie łatwe, żeby tutaj zbankrutować w tej grze. SimCity to było łatwe, bo tam był specjalny mechanizm i bardzo łatwo to było do zrealizowania, ale w Skylinesach to aż takie według mnie nie jest proste. Tutaj tych parę sklepów oczywiście będziemy robić, żeby się budowało, bo to jednak mimo wszystko dosyć ważny element w naszym mieście, ja tak samo jak woda, której im w ogóle teraz nie doprowadziliśmy. Ja muszę też zerknąć, czy my przypadkiem chyba dopiero jak się właśnie transport pojawi,
to będziemy mogli postawić śmieciarki, bo znaczy śmieciarki jedno, nie śmieciarki, tylko pocztę. Bo poczty nie mamy w naszym mieście, a poczta, nie będę ukrywać, no pomijając to, że jestem awizynoszem, czyli listonoszem, to według mnie i tak poczta by się przydała. No, nie ma poczty. Nie ma poczty z tego, co właśnie widzę. To jest jeszcze jeden poziom przed nami. Zerknijmy, czy w tym najbliższym kamieniu milowym będzie poczta. Jest poczta. No dobra, no to musimy poczekać jeszcze chwilę i będziemy mogli pójść już w tą stronę. Dobrze, boksów się tu nam powiększa, boksów się trochę powiększył. Zaczyna brakować prądu z tego, co widzę, ale skoro boksów się powiększa, no to przydałoby się też zwiększyć dzielnicę, bo faktycznie, żeby to obejmowało to wszystko, co jest w tym boksowie, a nie żeby na przykład teraz, tak jak stworzyłem, jeszcze stworzyć ekstra inną dzielnicę. Dobrze, to boksów mamy już całe. Też oczywiście nam dajcie komentarze na tę naszą dzielnicę przemysłową i zobaczmy, jak z prądem wygląda sytuacja. No, jesteśmy poniżej wymaganej liczby prądu. No dobrze, na razie sobie pociągniemy ten prąd, żeby było trochę więcej. Czy my ten budynek specjalny możemy postawić? Nie, on jest od 4000. Służba drogowa. Aktualnie nasze drogi nie ma ZDM-u, więc są w stanie kiepskim. Jak widzicie, wszystko się na czerwono świeci. Wiadukty mogą być tylko w idealnym stanie, przynajmniej te z drogi gruntowej, czyli drewniane, ale wszystkie pozostałe ulice są w kiepskim stanie, więc ruch przez to jest ograniczony i zmniejszony. Miejmy nadzieję, że niedługo to poprawimy, że sytuacja się niedługo poprawi, ale na razie to wygląda jak wygląda. Ludzie się uprowadzają, trochę tutaj tych nowych rejonów. Mogę zobaczmy, jak tam, czy jakichś korków nie mamy, bo tak, tutaj wiadomo, mamy te skrzyżowanie nieszczęsne, to później trzeba będzie naprawdę usunąć, bo to skrzyżowanie ma podwójny minus. Raz, że pociągi, samochody i piesi muszą się tutaj zatrzymywać, jak się jedni i drudzy przejeżdżają, a dwa, to jest to, że w tym miejscu nie możemy poprowadzić linii tramwajowej, bo po prostu przecina pociągi, a skaleńcy nam tego nie pozwolą zrealizować. Trochę nawet sensowne, ale czy ja wiem... Ja bym chętnie pokrzyżował tramwaje z inną komunikacją miejską szynową. No ale dobrze, no skaneńcy nie pozwalają, więc nie mamy co marudzić, bo po prostu się nie da. Ale może się niedługo. W sensie, no po prostu w tych miejscach trzeba robić wiadukty i jest po problemie, tak? Jak się nie zrobi wiaduktów, no to jest lipa. Dobra, tu sobie mniej więcej już wytyczyliśmy nasze uliczki, tak żeby to się łączyło wszystko w jedno, w miarę całość. I jak mamy już to, co teraz mamy, czyli grid, no już mamy 6 kwadratów, czyli jeszcze tutaj będą 3 i będziemy mieli idealnie zamknięty boksów. A tak myślę, że właśnie taką jedną do ogólną linię tramwajową, by jeździła w kółku, to będzie całkiem niezłe rozwiązanie. Też zwróćcie uwagę, że ja buduję tutaj te wszystkie uliczki w ten sposób, aby te w środku miały właśnie ten pas po środku betonowy, ale te pozostałe już tego nie miały, bo mimo wszystko w tych miejscach oni mogą się zaparkować na tych ulicach. A im więcej osób się zaparkuje na ulicach, to oczywiście w teorii szczęśliwsi mieszkańcy, a w praktyce ładnie to wygląda, że oni gdziekolwiek parkują. A nie tylko na swoich podwórkach. I trochę jakbyśmy byli w Polsce, no bo nie ukrywajmy, parkowanie na ulicy jest dosyć częstym elementem, jeżeli chodzi o polskie miasta. No i tak, dajmy sobie właśnie tutaj to wszystko. O, tam prąd zaczyna bardziej brakować niż wcześniej. Dajmy sobie. No jest dosyć ciepło, 36 stopni, im prądu brakuje, no nie wiem. I dajmy sobie tutaj trochę więcej tych sklepików. Dobrze. No dobrze, dobrze. Przemysł chciałby się powiększyć. No dobrze, to przemysł możemy dać, aby się tutaj budował od tej strony trochę, dookoła tego naszego jaja. Bo w sumie mniej więcej o to mi chodziło z tą całą infrastrukturą. Dobrze, przemysł, znaczy prądu nam zaczyna znowu brakować. To już pociągniemy się do 120 zapotrzebowanie i budżet na prąd. Niedługo trzeba będzie chyba zrobić jakiś kredyt, czyli coś, czego nigdy nie chciałbym wziąć normalnie w życiu. Na jakąś elektrownię, bo zaczyna brakować faktycznie na to już funduszy. I tutaj dajmy sobie na razie tę ulicę o, w ten sposób, żebyśmy mogli teraz to zupgrade'ować i mieć już tutaj ulicę przygotowaną bezpośrednio pod no, większą liczbę handlu i też oczywiście, żeby wjazdy do tej nowej dzielnicy były w miarę zapewnione, bo aktualnie to no, wszystko jest na tej jednej Altitadii. Ta jedna arteria oczywiście jest tutaj zwiększona, jak widzicie. To nie jest taka zwykła droga. Ja ją faktycznie tutaj trochę powiększyłem.
Może nawet właśnie byśmy zrobili ją w ten sposób, to dzięki temu, na razie bez tego pasa zielonego po środku, to dzięki temu będą miejsca parkingowe, a nie, są, nie, no tej nie ma. No to w ten sposób, jak zrobimy, to będą miejsca parkingowe po bokach tej ulicy, bo póki i tak, póki co i tak nie mamy ani dróg rowerowych, ani niczego innego, więc to nie ma dużej różnicy, jeżeli chodzi o nasze miasto. Tu się buduje, tam prądu brakuje, no wszystko mniej więcej. No widzicie, my lekko pociągniemy budżet i już to wszystko znikamy. Na razie sobie wiecie, co pociągniemy na maksa cały budżet i zobaczymy. Zobaczymy, jak długo nam się uda na tym pociągnąć. A woda tutaj będzie. Wiecie co? Dajcie mi chwilę. Ja tutaj sobie zdobię, rozbuduję i dopóki nie wbijemy kolejnego kamienia milowego, to nie będę do was wracał, bo faktycznie byśmy tą komunikację miejską sobie dzisiaj rozwinęli. Przydałoby się to zrobić, a ryby z tego co widzę, bo tutaj mało się pojawiają, ale chyba faktycznie coraz to lepiej jest, jeżeli chodzi o sytuację o ryby, bo nas się sprzedają. A w sumie zerknijmy sobie na budżet. Nie tu, no, przychody i wyprzemysł. Rolnictwo daje nam 1500 dolarów, a nasze rybołówstwo na razie nic. Okej, to może musimy jeszcze poczekać. Może musimy poczekać jeszcze. A na tak ryby na razie nie jesteś. Dobrze, to za chwilę się widzimy. No i proszę bardzo, wbiliśmy. 2600 mieszkańców, transport, możemy budować promy. Wycieczki piesze, autobusy, tramwaje, taksówki, wycieczki, pocztę, specjalizacja przemysłu górniczego. To my tu jeszcze mamy darmowe Wi-Fi, bo to jest jako przepis do poczty. I autostrady, wszelkie rodzaje autostrady i autobusowe, i zwykłe, drogi autobusowe, tramwajowe, wszelkiego rodzaju. Nawet specjalne autostrady, rury grzewcze, cmentarz, coś co trzeba będzie postawić naprawdę szybko, bo to jest ważne. Punkt poboru opłat, ciepłownia geotermalna, zajezdnia bambajowa, to coś co za chwilę powstanie i wybudujemy. Nawet w komentarzach zaraz znajdę też komentarz, jak miałem to nazwać. I duża szkoła średnia, nowy budynek, dużo tego, dużo tego. Zacznijmy od najważniejszego budynku w całej grze, czyli oczywiście budynku poczty, który powstanie sobie. No, nigdzie indziej niż gdzieś właśnie na środku mniej więcej. To jest bardzo ładny budynek, on się już pojawił, ale mamy chyba większy problem na razie niż komunikacja miejska, bo jest to prąd. Tak. Musimy postawić drugą elektrownię na razie. Te 19 tysięcy, no szkoda, szkoda, ale to jest niestety wymagane, aby dalej sensownie robić rozgrywkę. Dobrze. To mamy elektrownię. Dzięki temu możemy zejść z budżetem na to. Się na prąd. Całkiem dużo, do 100% chyba na spokojnie, jak zejdziemy, to będzie dobra sytuacja. I w ten sposób nasze elektrownie powinny działać jak natura chciała, jak to się ładnie mówi. No, jest całkiem dobrze. Też tutaj w międzyczasie zmieniałem ulicę i dodałem ścieżkę rowerową, pierwszą w naszym mieście, która łączy przemysł z tą dzielnicą mieszkaniową, bo nie mamy jeszcze komunikacji miejskiej, więc stwierdziłem, że no, bez przesady, coś oni tu muszą mieć. Dobra, no i tutaj ulepszałem tą drogę do tej czteropasmowej drogi. To jest nowa droga, która bardzo mi się podoba. To jest coś takiego, cztery pasy na takiej bardzo wąskiej ulicy. I ona tutaj przyda faktycznie przy dosyć gęstej zabudowie, którą aktualnie mamy w mieście. Dookoła całej tej dzielnicy chciałbym poprowadzić najprawdopodobniej albo dwukierunkową, albo jednokierunkową linię tramwajową. To też dajcie znać w komentarzach, czy robimy jednokierunkową drogę tramwajową dookoła całej dzielnicy, czy dwukierunkową, aby mogli się przemieszczać. Ja dziś zrobię jednokierunkową, najwyżej dodam drugi kierunek w kolejnym odcinku. I ta linia też bezpośrednio się będzie łączyć z naszym przemysłem, ale zanim to zrobimy, to raz, że przemysł chce się bardziej budować, więc trzeba zwiększyć strefę dla nich, a dwa, że mamy jeszcze parę innych budynków do postawienia, jak właśnie cmentarz, który jest bardzo ważnym budynkiem. Nie można postawiać też cmentarzy w miejscach kluczowych. Ogólnie to nauki co do tego, jak się stosuje i stawia cmentarze, jest to niemiara. Ile osób gra w Skylinesy, tyle ma osób swoje własne podejście. 8 tysięcy budynek kosztuje. Jest on szalenie ważny i szalenie niezbędny, aby dalej rozwijać miasto, bo bez niego to będzie źle. W dużym skrócie będzie źle. I za chwilę postawimy właśnie pierwszą trasę tramwajową. Myślę tak właśnie, gdzie by tutaj zrealizować tenże odcinek tramwajowy. I tak myślę, że
Pierwsza trasa tramwajowa może właśnie wychodzić, w sensie to będzie dojazd do zajezdni tylko i wyłącznie. Jak widzicie, mamy torowisko łączone z jezdnią, tutaj już jest wydzielone po środku, to są nowe uliczki, które zostały dodane w ostatniej aktualizacji. Bardzo dobra aktualizacja, dodała bardzo dużo ważnych rzeczy do tramwajów. I tutaj sobie dodamy kolejną uliczkę, raz, że ona będzie na handel, a dwa, że do niej będzie podczepiona zajezdnia, jak już będzie nas na nią stać. A to też chwilę raczej potrwa, bo co prawda już jest 25 minuta odcinka, ale taką zajezdnię tramwajową byśmy zrealizowali sobie, no bez przesady. Dobrze, to póki będziemy czekać na to, mieszkańcy nam się inwestują, budowują wszędzie. Wszystko chyba jest mniej więcej na tym stanie, jak powinno być, bo jest poczta. Ile to kosztuje? 40 tysięcy. No najwyżej weźmiemy kredyt na szybko, chociaż może nam się uda zarobić. Zajezdnię właśnie w ten sposób bym chciał tutaj postawić. I tak, no jest dużo nowych dróg, jak sześciopasmowa droga z linią tramwajową po bokach. Ogólnie bardzo dużo nowych, ładnych dróg tramwajowych tutaj dali po tym ostatnim czasie. O, jest nawet jakaś droga tramwajowa z drzewkami. Ale na razie drzewek nie będziemy robić, bo na żadnej alei nie robimy drogi tramwajowej, to wszystko będziemy robić później, a na razie sobie damy właśnie tą jednokierunkową trasę dookoła całej też tej dzielnicy. Później ona będzie jechać jeszcze ten jeden kwadrat, tylko na razie go nie budujemy, no bo nie miałaby obok czego jechać ta trasa, więc tutaj po prostu zmienimy te ulice, które poszerzałem ostatnio. No też po prostu to nie ma sensu, aby jechała tak bez powodu, przynajmniej aktualnie. Dobrą zaletą jest z tej drogi jednokierunkowej to, że na spokojnie się ludzie mogą parkować cały czas i w teorii mogą wyprzedzić ten tramwaj na przystankach. Mówię w teorii, bo w praktyce to różnie bywa niestety mimo wszystko. Dobrze, tu jest taki ładny, dosyć ostry zakręt, ale sądzę, że tramwaje sobie spokojnie poradzą. Też na tej trasie tramwaje nie będą jechać zbytnio do tego przemysłu, więc tu się tym zbytnio nie musimy przejmować. Ona jedzie dookoła całej dzielnicy, później jakiś przez środek trasy będziemy puszczać, ale to później. Nawet mam pomysł, takie właśnie ciekawe przecięcie może nie można zrobić. Ale najpierw jeszcze musimy zrobić, pomijając przez to, że właśnie to jest taka linia naokoło będzie jechać, nie musimy robić jakkolwiek ważnych elementów, które się zazwyczaj robi, czyli oczywiście pętli, nie po prostu będzie pętla uliczna, jak to się ładnie nazywa. A tutaj zrobimy bezpośredni wjazd w tąże dzielnicę właśnie w taki sposób, czyli będzie wspólna droga łącząca te rejony bezpośrednio i handel i przemysł, bo to jest coś, co mimo wszystko jest ważne i potrzebne, a o czym się bardzo często zapomina. Na razie chyba nie będę mieć jak ładnie zrobić tego wiaduktu, no dokładnie. Chociaż nie będzie aż tak źle. Tak, tu sobie zrobimy, bo tutaj chcę, jak nie widzicie, do której ulicy chcę podłączyć się, do tej. Tutaj się znajduje. O. I też chyba na zasadzie takiej ulicy zrobimy sobie wjazd w całe centrum tejże dzielnicy przemysłowej, bo dzięki temu będzie dobrze zachowany tutaj układ tramwajowy, jeżeli chodzi o te rejony. Też przy okazji mamy pierwszy przejazd nad linią kolejową, a jest to spowodowane oczywiście tym, że musi to być w ten sposób zrobione, jeżeli chcemy mieć tramwaje i linię kolejową. Inaczej się tego nie da zrobić. W przyszłości tę ulicę usuniemy, ale na razie nie ma potrzeby, więc w sumie nawet to mogę zrobić, żeby było zapełnione. Tutaj te tramwaje ładnie przejeżdżają nam w tym miejscu. Tu brakuje wody oczywiście, bo się pobudowali tam, gdzie nie można się budować. I widzę, że ogólnie brakuje wody. To już tak swoją drogą. Tutaj postawmy to. A nie, po prostu zwiększmy budżet na razie. Opuszczone budynki już się zaczęły pojawiać. Szybko. Że tak to powiem, to szybko się stało. I też się tak zastanawiam, my tu sobie gramy, gramy i czemu nie mamy żadnej nocy? Bo tak przydałoby się w sumie, żeby jakiś cyk dnia i nocy był. Przynajmniej ja to ustawiłem, żeby było. O, wyłączył się, no dobra. A, pewnie się wyłączył, jak robiłem jakieś zrzuty ekranu. No, możliwe, że dlatego. Dobra, tak czy siak, mamy już prawie 29 minutę odcinka, my nie mamy żadnej linii tramwajowej. Dobra, przyspieszmy z tym trochę, tak żebyśmy to skończyli. Jeszcze w miarę. Wiem, że te odcinki mi się podobają i że nawet część z Was lubi, jak są te długie odcinki, ale będę się starać mimo wszystko, żeby nie było to jakieś nie wiadomo jak długie też te odcinki. Dobra, sobie tu zrobimy wyjazd z tej części dzielnicy, o właśnie w ten sposób i sobie zrobimy ładną pętlę
aby na razie w sumie możemy zrobić od razu tą pętlę na dwie linie tramwajowe. Zrobimy w ten sposób. I tutaj będzie zakręt, też mamy autostradę tutaj jakąś z boku. I dzięki temu to będzie się wszystko w miarę ładnie łączyć w jedną całość. Teraz czekajcie, to się zrobiło, że tutaj. O tak. No, chyba właśnie, że tu jest dosyć dużo problemów, jeżeli chodzi o budowę tego typu pętli i tak dalej w skaleńcach, żeby to ładnie wyglądało. Dobrze, wiecie co, to zrobimy to sobie tradycyjnie. Chociaż powiem wam, że to, co się tutaj stało z tą trasą. O właśnie. No, czekajcie, bo tutaj to się zrobił jeden długi zakręt, to jeszcze raz. Tutaj, tu jest jeden zakręt, tu będzie drugi zakręt i w ten sposób, no jest taka w miarę dziwna, ale jakaś tam pętla jest tu zrealizowana i tu jakąś mamy nawet autostradę. Nawet nie wiedziałem, że tu taka autostrada jest. Jedna rzecz, którą jeszcze koniecznie zrobię, zanim postawimy i kupimy kredyt, weźmiemy kredyt na zajezdnię tramwajową, to jest to, iż w tym miejscu chciałbym koniecznie zmienić ten wjazd, po pierwsze usunąć ten element i zrobić, żeby tutaj to był wjazd już bezpośrednio autostradą. To pomoże oczywiście miastowi, żeby się lepiej rozwijało. Ile to będzie dopłaty? Wiecie co, zróbmy sobie dopłatę tutaj i ten cały odcinek przemianujemy z tej drogi gruntowej na autostradę. To jest duży upgrade, nie będę ukrywać, ale przemysł na to naprawdę zasługuje. Naprawdę tego typu inwestycje się przydadzą, bo to jest dosyć ważny będzie tutaj element później. I wiecie co, tutaj też sobie trzeba będzie od razu dodać, żeby w tą stronę będzie wjazd taki normalny, jednopasmowy, ale w tą stronę musi być dwupasmowa autostrada wjazdowa. Ja że tutaj jest blisko skrzyżowanie, co będzie problematyczne, a dwa, oni muszą mieć możliwość w teorii wjazdu do tej części dzielnicy. Dobrze, robimy ten kredyt, pożyczka na 20 tysięcy. No ona jest tam całkiem rentowna, jeszcze ta przynajmniej. I w ten sposób możemy sobie postawić pierwszą zajezdnię tramwajową w mieście. Proszę bardzo. Ja mam nazwę już przed kolejnym odcinkiem, jak powinno się dokładnie nazywać, zgodnie z tym, co było w komentarzach. A teraz wyznaczmy sobie linię pierwszą tramwajową. Zgodnie z tym, co pamiętam, jak powinno się budować linie tramwajowe, to przystanki tramwajowe są przed skrzyżowaniami, autobusowe są za skrzyżowaniami. I ponieważ tą dzielnicę specjalnie budowałem z myślą o liniach autobusowych i tramwajowych, robię ją właśnie co trzy nody, czyli tutaj trzy przystanki mogę zrobić. Obaczcie, jest raz, dwa, trzy. I ten trzeci jest najlepszym, jeżeli chodzi o rozplanowanie rozkładu wszystkich pasażerów na tego typu trasach, więc to powinno być całkiem dobre. Tutaj damy też już przyszłościowy, co prawda na razie, ale przyszłościowy przystanek do handlu, który w tym miejscu będzie się znajdować. Tak. No i tutaj na wjeździe parę, tutaj akurat w Przemyśle będzie trudniej z przystankami, bo one nie są tak idealnie rozlokowane. I jeden przystanek oczywiście na pętli. Z pętli w Skylinesach bardzo mało osób korzysta i pętle też nie są takie tego typu jak normalne pętle tramwajowe czy autobusowe czy jakiegokolwiek typu. Ponieważ raz, że tam pojazdy nie zatrzymują się na dłuższą przerwę. To jest pierwszy problem tych pętli. A dwa, no właśnie przez to, że się nie zatrzymują, to pasażerowie też tam nie idą specjalnie, żeby na przykład posiedzieć sobie, jak jest zimno na przystanku. A dosyć dobrze wiemy, że tak to wygląda. Dobrze, no i proszę bardzo, w tymże oto i sposobem mamy pierwszą linię tramwajową. Dajmy im tutaj wodę, żeby nie było, że za chwilę te nasze pojazdy pierwsze znikną. Tego oczywiście byśmy nie chcieli. I zobaczmy sobie, pierwszy tramwaj jaki wyjecha. No i już od razu ja na wstępie mówię, że nie będzie to zwykły typ tramwaju. Ja bym chciał tutaj ładny ten typ tramwaju, niech będzie ten. Na razie będziemy sobie robić różne rodzaje. Ogólnie chciałbym zrobić coś takiego, żeby każda linia tramwajowa miała inny, żeby przynajmniej się te linie czymś różniły. W zależności oczywiście od tego, jakie jest zapotrzebowanie, ale żeby na pewno nie był typowy typ tramwajów, jakie są w Skylinesach, czyli takie właśnie stare, tylko te nowe, które zostały dodane w ostatniej aktualizacji, bo one naprawdę całkiem ładnie wyglądają, ja wam to muszę przyznać. Czekajcie, sobie zwolnimy rozgrzewkę na minimalną prędkość i zobaczcie z poziomu, no niech będzie z trybu 2. Zwróćcie uwagę, jak ten tramwaj wygląda. Naprawdę całkiem ładny, oczywiście odbija w teorii to, co jest za rogiem, tak naprawdę tak nie wygląda.
I czekajcie o kolejny tramwaj. No zobaczcie, naprawdę całkiem ładnie udane te tramwaje. Ich pojemność to jest 70 osób. I mniej więcej przez to te tramwaje, że są też trochę krótsze, mają normalną rozpiętość, jeżeli chodzi o trasę. Ja widzę, że chyba zrobiłem bardzo duży błąd, bo pierwszy przystanek na trasie jest tutaj, więc te tramwaje muszą objechać całe miasto, aby dojechać na pierwszy przystanek. No ale no dobrze, no niech będzie. Czasami takie błędy się robi. Czasami. Zerknijmy, jak tam wykorzystanie linii, w sensie ile osób już czeka. Z tego co widzę, jest na pierwszym przystanku 28 osób. No i zobaczymy, no i będą korzystać mieszkańcy z pierwszej komunikacji miejskiej w mieście i oczywiście miejmy nadzieję, że im się to spodoba i że będzie coraz więcej chętnych, bo oczywiście na tym wszystkim to polega. Ja tą ulicę, wiecie co, już wyburzę, żeby nie kusiła, bo ona tutaj jest też dobrym dojazdem do autostrady, a jeżeli to usuniemy i te kable wysokiego napięcia w tymże miejscu, to wszystko będzie trochę raz, że ładnie wyglądało, a dwa, że w tych miejscach będę mógł już normalnie zapełnić i handel, i tutaj na przykład właśnie ten przemysł, a tutaj prąd mogę dociągnąć na razie tymczasowo, ale chociaż już niedługo te dzielnice się ze sobą łączą, więc tutaj, gdzie była ta ulica, to będzie teraz to w ten sposób wyglądać. No i dobrze, dobrze, to się wszystko w miarę ze sobą zaczyna łączyć, sobie przyspieszmy ten czas, aby może trochę rozwinąć nasz ten układ. Tu widzę, że ta droga dowodowa, no już pomijając to, że jest noc, więc wiadomo, że będzie mało wykorzystywana przez linię tramwajową, będzie też mniej wykorzystywana, więc usuniemy ją na siłę, zrobimy to co ZTM warszawski, czyli jeżeli się pojawia linia metra, to usuwamy komunikację miejską na ziemną, dzięki czemu ludzie będą musieli korzystać z komunikacji miejskiej. Także tak, ja mam w przyszłości zamiar puścić linię tramwajową prosto właśnie tutaj to przecina, w tenże sposób, z tym, że ta droga dojedzie bezpośrednio do tej alterki, która będzie, a tutaj na końcu będzie rondo i duża aleja bezpośrednio do tej rzeki. Więc to się wszystko bardziej trochę połączy w jedną całość. Mamy 18 tysięcy. Na koniec dzisiejszego odcinka, by to jakoś ładnie zreasumować i podsumować i zakończyć, dodamy sobie tutaj już kawałek nowej ulicy, która na razie będzie oczywiście ślepa i niewykorzystana i tak dalej. Ale nie buduję tej ulicy po to, żeby dalej budować dzielnicę, tylko po to, żeby postawić targ rybny. Raz, że najlepiej byłoby to postawić właśnie gdzieś tutaj, żeby było obok tej linii tramwajowej, ale tego nie zrobimy. Będzie tutaj, mieszkańcy będą musieli kawałek podejść i dzięki temu będziemy mogli zacząć zarabiać na naszej rybie, bo w tym miejscu właśnie jest to sprzedawane wszystko. Chociaż jak widzicie, już teraz na rybołówstwie zarabiamy mniej więcej 480 dolarów, z rolnictwa 2,5 tysiąca, a z pozostałych elementów też coś tam jest. Czekajcie, tutaj jest tej ekonomii, sobie zerknijmy. Ile z komunikacji miejskiej? 42 dolary zarabiamy. No, całkiem niedobry start, bym powiedział. Wydatki co prawda są już na wysokim poziomie 1000, ale to oczywiście szczegóły, to się wszystko poprawi. Zobaczmy, jak tam wykorzystanie naszych autostrad na koniec odcinka. Jak widzicie, tutaj ta autostrada do przemysłu oczywiście jest mocno wykorzystywana, no bo duży to jest ruch na tej trasie, tak? Nie ukrywajmy. Na nowej ulicy łączącej jest ruch nawet tramwajowy. Ten tramwaj już jedzie bezpośrednio na trasie. I mamy też z tego co widzę na całej trasie 8 tramwajów. Zapotrzebowanie jest ogromne, bo na przystankach krańcowych widzimy już 55 osób, 85, 84. Dlatego, że te tramwaje się dopiero rozjeżdżają na całą trasę. Jak już się rozjadą, to będzie to lepiej wyglądać. Tu już jest prawie 95, zobaczymy, czekajcie, do 100 dobijemy. Pierwszy przystanek zapełniony na 100 osób. I proszę bardzo, jest 100 osób. Ten tramwaj dojechał do pętli pierwszej. I tym akcentem, bo mamy też i duży popyt, i ogólnie wszystko się tutaj całkiem ładnie rozwija, będziemy kończyć to wydanie, prawie 40-minutowe. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście więcej filmów z warszawskich, mazowieckich, tramwajowych czy jakichkolwiek innych inwestycji. A City Skylines w międzyczasie się pojawia jako taka seria trochę bardziej relaksująca i jako odskocznia od tego, co zazwyczaj widzicie na moim kanale. Kolejny film w kolejnym tygodniu. Najprawdopodobniej jakoś tak to będzie wyglądać. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!